Tak, moja historia z pogonią trwa do dzisiaj i można powiedzieć, że jest bardzo prosta. Do pogoni nie miałem wyjścia, musiałem trafić. Dlatego, że ojciec grał w pogoni, dziadek pracował w pogoni, później tato był trenerem i właśnie opiekował się najmłodszymi, wychowywał najmłodszych pogoniarzy. I nas było dwóch, brat Jurek i ja, i tata na trening, no to my też. Lataliśmy za nim tam, no a jak podrośliśmy, no to normalnym koleją rzeczy było, że chcieliśmy grać w piłkę. I byliśmy któregoś dnia tutaj na pogoni i przyjechaliśmy na normalny trening, to był nabór do pogoni, bo kiedyś takie były, było chyba z 80 albo 100 dzieci dzielonych na grupy, żeby przyjąć się do pogoni. I oni tam pracowali, robili, no i podszedł taki pan, nazywał się Marian Suchogórski i mówi do mojego taty, że jeszcze ten na mnie pokazał, a tata mówi, a Marian Suchogórski, pan Marian Suchogórski mówi, tak, niech on się sprawdzi jeszcze. I musiałem przejść przez te wszystkie nabór, przez te testy, no i mnie przyjęli wtedy właśnie do pogoni. To był pierwszy mój nabór i później się zaczęły treningi. Brat grał tutaj, ja grałem, tato grał, dziadek pracował. Także nasza rodzina jest blisko związana z pogonią. Też nie było innego wyjścia, że tak powiem. Moi dziadkowie od strony mamy tutaj przez ulicę na Twardowskiego mają działkę. Często na czereśni siedziałem, jadłem czereśnie, oglądałem treningi na bocznym boisku. Także tutaj pogoń jest bardzo takim centralnym punktem moim i naszej rodziny. Takim największym idolem tutaj w pogoni był dla mnie Zenek Kasztelan. Mówię Zenek Kasztelan, bo jesteśmy na ty i od lat przyjaciółmi. Jak już doszedłem do pierwszej drużyny i grałem, miałem swój debiut i później parę meczy jeszcze, to akurat Zenek przyjechał z Austrii z kontraktu. No i było mi dane grać razem z nim i nawet spać w jednym pokoju. To Zenek mi wieczorami tłumaczył, na czym piłka polega i jak się sprawy załatwia różne właśnie takie, żeby przetrwać, żeby... To były cenne dla mnie uwagi. Pamiętam długie noce, długie dyskusje z Zenkiem, którego pozdrawiam teraz i życzę zdrowia, jakby słuchał. Pierwszy mecz w pogoni bardzo dobrze wspominam, bo tam później jest pytanie też o wspomnienia, bardzo dobrze go wspominam. Też ciekawostka taka, byliśmy, gdzie już nie ma, teraz przejeżdżałem, nie ma tego budynku. Byliśmy na zgrupowaniu w domu marynarza. W domu marynarza mieliśmy zgrupowanie. Dowiedziałem się dzień przed meczem, że będę grał. Chyba piekarczyk zachorował, a Zbyszek Kozłowski miał kartki, albo jakoś tak było. Ja wtedy byłem młodym, 18 lat, trenowałem już z pierwszą drużyną, ale chyba jeszcze mi tak trochę daleko było do debiutu. Ale trener Kopa postawił na mnie i powiedział, że będę grał. No, północy nie spałem. 10. piętro w domu marynarza, Szczecin cichy nocą. No i tutaj później wyjście z tunelu tutaj na oświetlony stadion z całymi trybunami. Górnik Zabrze był na pierwszym miejscu, myśmy ich gonili w tabeli, dobrze szło drużynie. To był ten pierwszy mecz tutaj na boisku i na tą bramkę strzeliłem gola drugiego na 2-1. Wygraliśmy 2-1. No to był fajny debiut taki ze strzeleniem gola, także wspominam to najlepiej, bardzo dobrze wspominam ten mecz w Górniku. Dobrzy zawodnicy, oni byli, jak mówię, na pierwszym miejscu. Jak wyszedłem pierwszy raz przy Jupiterach takich ludzi pełno, mówię, Boże Święty, co tu będzie? Ale miałem dobrych zawodników koło siebie, kolegów,
każdy wsparł, pomógł, motywował i poszło bardzo dobrze. I to też ciekawostka, bo od tego debiutu właściwie grałem wszystkie mecze. Nigdy na ławce rezerwowych nie usiadłem, nigdy. Raz mnie trener Jezierski zmienił kiedyś tam w Łodzi po pierwszej połowie, a tak to schodziłem z boiska jak kontuzję miałem. Parę kontuzji złapałem, musiałem zejść z boiska. Tak to wszystko grałem. Także ten mecz najlepiej wspominam, bo to było takie przeżycie, spełnienie troszeczkę właśnie tych marzeń takich. Brata podziwiałem wcześniej, gra moich przyjaciół Jarka Biernata. Wspominałem, jak on tutaj w Pogoni debiutował. Zawsze tak myślałem, kurde, może ja też, nie? No i przyszedł ten mecz i poszło bardzo dobrze. Bardzo dobrze poszło. Później już człowiek zaskoczył i grał tyle, ile ugrał tutaj, nie? Ale jeden mecz, który chciałbym zapomnieć, to właśnie taki z FC Köln tutaj, tak? Mieliśmy dwa karne, dobrze wtedy graliśmy, mieliśmy fajną pakę. Można było coś zdziałać, przebić, pójść dalej gdzieś w Europie. Miasto oczekiwało, ludzi pełno chcieli. I to nie na farcie takim, że udałoby się nam czy coś. No mieliśmy z gry sytuację, mieliśmy dwa karne. Byśmy to strzelili, to byśmy dalej poszli, może jakaś przygoda by była. Do tego żałuję, nie dlatego, że źle grałem, czy żałuję z wyniku sportowego na końcu, bo jak mówię, nikt za darmo nam tego nie dawał, byliśmy lepsi, mogliśmy wygrać to i pójść dalej. Frajda by była dla kibiców, dla trenerów, dla całego klubu. Tego żałuję bardzo, że wtedy się nie udało. Ja ilu meczów my rozegraliśmy, nie pamiętam. Pamiętam, jak nam się grało, jak nam się współpracowało. Jak kibice go pamiętają i trenerzy, to był Walczak, twardy. Bezkompromisowy w pojedynkach, czy w powietrzu, czy na ziemi. Miał silne uderzenie. Też anegdota, Wolnego tutaj chyba strzelał na tą bramkę z Legią Jackowi Kazimierskiemu. A dlaczego o tym mówię? Bo jak pojechałem na kadrę, to Jacek mi jeszcze pokazywał, mówi, zobacz, jeszcze mam Adidasa odciśniętego od piłki. Miał takiego silnego kopa. Szczecin żył piłką, tutaj było ludzi. Jesień w Szczecinie, to jakby tak w centrum stanął, to Jupitery na Twardowskiego i morze ludzi idących Jagiellońską, tutaj na moście, morze ludzi. No to w jedną, w drugą stronę po meczu albo przed meczem, to tak jakby tak człowiek sobie pomyślał, to pół Szczecina idzie na Pogoń patrzeć. Jak ja mówię, na pierwszym meczu tutaj wyszedłem, to całe 25 tysięcy, 20 tysięcy ludzi i to prawie na każdym meczu tyle było. Także Szczecin żył piłką, chciał, żeby tutaj fajna piłka była, bardzo dobra atmosfera na meczu od kibiców i tak samo było na mieście później. Chyba 2 albo 3 lata temu przyjechałem do Szczecina, poleciałem na ryneczek truskawki sobie kupić. I to wiadomo jak na ryneczku. Przeleciałem w jedną stronę, w drugą, szukać truskawek tych najlepszych, bo człowiek się stęsknił. I tam wybieram te truskawki i podnosi się facet z murku taki, nie? Bosman mu się wylał. A ja tak jak teraz, siwy i no 2 lata temu to było. Przyszedł do mnie i mówi, pan Sokołowski? Ja mówię, tak. Ten, co w Pogoni grał? Ja mówię, tak. Pan tu stoi, ja tu mieszkam, mi brakuje tylko pana autografu. Poleciał do domu, przybiegł zdyszany z takim... Wszystkie miał autografy, wszystkie, bardzo go pozdrawiam. Wszystkie miał autografy z tych lat właśnie, z tamtych. Podpisałem się, no to... Odpowiedź na to, czy byliśmy popularni, czy ludzie nas tu pamiętali, czy nie. Jeśli myślę o Pogoni, no to przede wszystkim pan Florian Krygier. Pamiętam przecież, jak razem z nami w wiaderku kamienie zbieraliśmy z boisk. My na trening, on zawsze gdzieś tutaj grabki, coś, linię pomalować, siatkę przyczepić.
on zaczął historię pogoni, miał swój gabinet tutaj, tam wszystkie zbierał historie, wszystko opisywał, każdego chłopaka opisywał. Ja dostałem kiedyś taką piłkę, już nie pamiętam na ileś tam meczy w pogoni, chyba 150 czy jakoś tak, dostałem taką piłkę i na tej piłce były wszystkie mecze, jakie ja rozegrałem. Nawet ja nawet nie zdawałem sobie sprawy, że jakieś takie mecze były, nie pamiętałem. To wszystko on skrupulatnie w swojej kronice zapisywał i tak dalej. Ale to mówię, to jeśli chodzi o tą historię, dbanie o tego, o pogoń, o to, żeby cokolwiek tutaj było, no to był człowiek nie do zastąpienia i taki oddany sercem. Ale też, jakby to powiedzieć, autorytetem, ojcem, człowiekiem, który też się zatrzymał, zapytał, co tam w szkole. To jeśli myślę o pogoni i bym miał jedną osobę wskazać, to absolutnie pan Florian Krygier, który oddał tu serce i zdrowie dla tego wszystkiego, co teraz powstaje. Tak? Dwa sukcesy, jeden sportowy to wicemistrzostwo. To największy sukces, jaki był. Fajna atmosfera, tak jak powiedziałem, fajna atmosfera. Tutaj ludzie się cieszyli, my też się cieszyliśmy. Żałowaliśmy, że nie udało nam się wygrać złota, ale te srebro też było takim największym sukcesem. To był ten sportowy, drugi taki mniej sportowy, może bardziej, jakby to powiedzieć, widowiskowy, chociaż też związany z meczem, to mecz z Widzewem. To można powiedzieć taki sukces Szczecina. Przegraliśmy ten mecz, ale ludzie siedzieli 50 centymetrów za linią boiska. Biletów zabrakło, ludzie wrzucali pieniądze do kartonów, przechodzili, później jak nam opowiadali, przechodzili, siedzieli wszędzie tutaj. No mówię, no ludzie siedzieli tam 50 centymetrów od linii i wszystko było. Marek Ostrowski tam miał rożnego bić. Lewą nogą, wkręcać ją do szesnastki. Ustawił piłkę i miał bić. Chłopaczek siedział, ludzie się odsuwali, żeby miał miejsce. Chłopaczek siedział i nie zauważył, że piłka za niego ma iść. Głowę wstawił i chciał rożnego oglądać. Marek go musiał odsunąć, żeby rożnego wybić. To był taki, no tak jak mówię, to był taki sukces socjalny dla Szczecina. Każdy chyba to pamięta, każdy to wspomina. To było wydarzenie, no takie niespotykane do dzisiaj. Też szczęście miałem takie, że miałem bardzo dobrych trenerów w pogoni. Każdy z nich był różny. Debiutowałem i zaczynałem u pana Kopy, który mnie wprowadził, dał mi zaufanie, wprowadził mnie tutaj do zespołu. Był dobrym trenerem, ciężkie treningi, 6 godzin treningu mieliśmy. Był taki okres przygotowawczy, że jechaliśmy na Narutowicza do hali, tam mieliśmy 4 godziny treningu w hali i 2 godziny prosto autobusem do Lasu Arkańskiego jechaliśmy, żeby pobiegać. To był pan Kopa, który naprawdę uważam był dobrym trenerem, uważam, że taktycznie dobrze nas ustawiał i dbał o to, wprowadzał różne nowinki i tak dalej. Drugim trenerem, którego warto docenić tutaj, to był pan Ksol. Trener, który umiał ogarnąć szatnię, który umiał, wiedział, czego ma nie widzieć. Też cwaniak boiskowy, wiedział, co warto robić, czego nie warto robić na boisku, w treningu. Życiowy człowiek, szatnia za nim była zawsze. Bez wielkich, zbędnych filozofii i słów umiał zmotywować i do pracy, i do gry. I to był trochę inny typ trenera niż Kopa. No i pan Jezierski, pomieszanie tych dwóch pierwszych, twarda ręka, bezkompromisowy, też cwaniak życiowy i boiskowy. Wspominając wszystkich trenerów,
którymi miałem przyjemność współpracować, no to należy, powinno się zawsze wspomnieć trenera, który jak wchodziłem do szatni był, jak wychodziłem z szatni ostatni raz też był. To był pan Wojciech Frączak, trener bramkarzy. Kontynuacja tradycji, kultury Pogoni. Tak jak mówię, on zawsze był ze wszystkimi trenerami. Prawdopodobnie i chyba na pewno był bardzo dobrym partnerem do dyskusji tych trenerów o jakichś strategiach, taktykach i tak dalej, ale też bardzo dobrym fachowcem w swojej dziedzinie, czyli od bramkarzy. Myśmy nigdy nie narzekali, że mamy złych bramkarzy. Zawsze trzymali poziom. A ja jako stoper czułem to i bardzo dobrze się zawsze czułem z tymi zawodnikami, czyli trener Frączak robił bardzo dobrą robotę fachową, no i bardzo dobrą pracę, że tak powiem, kontynuacji klubu. Zawsze wiedział, trzymał trochę szatnie po swojemu, nie. Człowiek niby taki trochę z cienia, ale z ogromnym szacunkiem wśród piłkarzy. Z mojej strony duże słowo uznania, bo zawsze jest tak, że coś się mówi o tych ludziach z pierwszych stron gazet, a uważam, że pan trener Frączak zasługuje na najwyższe słowa uznania, jeśli chodzi o całą historię klubu i przynajmniej moją historię z Pogonią, to bardzo dobrze go wspominam. Tak jak powiedziałem, bardzo dobry fachowiec, bardzo dobry pedagog. Życzę wszystkiego dobrego trenerowi, jak najlepszego zdrowia. O kurna! No super! Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Cały przebyt po naszej stronie. To jest pamiątka ta. Dwie anegdotki z pana Jezierskiego. Jedna to jest taka, gdzie graliśmy trzy anegdotki. Graliśmy Puchar Polski, zaczynaliśmy od niższego szczebla w Inowrocławiu z jakąś trzecioligową drużyną. Oczywiście trener Jezierski, to tam nawet nie było mowy, że nie wygramy. Wszedł do szatni i mówi, panowie, tak, no to tak, dzisiaj graj ta nisko, a ja idę na piwsko. Koniec odprawy. No oczywiście wygraliśmy ten mecz, no nie było wyjścia. Druga anegdotka. Grałem piach totalny. Któryś mecz, nie pamiętam, też w pucharze jakiś taki. Totalny piach grałem. Przerwa meczu, on mówi, ty... Co myślisz, że ja cię zmienię? Ja cię nigdy nie zmienię. Na drugą połowę i 45 minut się wstydź za siebie. Nie zapomnę do końca życia. Najlepsza motywacja, jaką mogłem dostać, tak? A trzecia anegdotka, no to graliśmy ważny mecz ligowy, a ja jakoś wcześniej kontuzję złapałem w kolanie, a trener Jezierski pojechał do domu, do Łodzi. Nie było go przez część tygodnia w przygotowaniach. Nie wiedział chyba i przyjechał, a ja gips miałem dotąd. Gips założony i dotąd. Wpadł do szatni i mówi, zobaczył mnie z tym gipsem, mówi, a ty co? Ja mówię, no co, wsadzili mi... Mowy nie ma, człowieku, jutro mecz, ty będziesz grał. Młotek przyniósł i mi zaczął rozbijać i zdjęli mi ten gips, kazał mi grać. Takie zdarzenie było, że on do głowy mu nie doszło, że ja w gipsie siedzę, nie? Tak, tak, schody były treningiem takim, nie podstawowym, ale tak, ciężkie były treningi na tych schodach. Znowu anegdota, widzicie, można było gadać o schodach. Kamienie nerkowe miałem, bolesne takie rzeczy. Lekarze wymyślili, że piwo dobre na nerki, żeby płukać organizm, że te nerki się wypłukały i tak dalej. Trener Ksol kupił torbę piwa, przyniósł tu na schody, kazał mi biegać, skakać po schodach i piwo pić. To był mój najlepszy trening z trenerem Ksolem. No. Dzięki niemu nerki wyleczyłem i grałem, nie musiałem dalej leczyć tych kamieni. No.